Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Dzisiaj porozmawiamy o tym, że święty Tomasz z Akwinu był prawdziwym młotem na modernizm. Zapraszam. Ukazał się nowy numer naszego czasopisma Zawsze Wierni. Jest to numer, jak widać, poświęcony świętemu Tomaszowi z Akwinu. Dla mnie osobiście to numer zupełnie wyjątkowy, bowiem będzie to ostatni numer, którego jestem redaktorem naczelnym. Tą funkcję przekazuję księdzu Jakubowi Wawrzynowi, który jeszcze w tej chwili, czy jeszcze przy przygotowaniu tego numeru, był sekretarzem redakcji. Wykorzystam ten moment, aby podziękować wszystkim, którzy współpracowali przy tworzeniu tego czasopisma i wszystkim, którzy czytali Zawsze Wierni do tej pory. Zachęcam do dalszego czytania, kupowania. Ja również będę dalej reklamował kolejne ukazujące się numery. Też mam nadzieję, że czasem uda mi się jakiś tekst do naszego czasopisma napisać. Jak już wspomniałem, numer poświęcony jest świętemu Tomaszowi z Akwinu. Zatytułowany jest Młot na modernizm. Dlaczegoż to święty Tomasz z Akwinu miałby być takim młotem na modernizm? Mam nadzieję, że lektura tego numeru jak najbardziej to wyjaśni. Pierwsze trzy teksty z tego numeru są to zapisy z 12. Konferencji Edukacji Klasycznej, która odbyła się w naszej szkole w tym roku. Poświęcona ona była właśnie świętemu Tomaszowi z Akwinu. I te trzy teksty tutaj bardzo chciałbym polecić. Wykłady są dostępne na naszym kanale. Będą podlinkowane te filmy w opisie tego filmu. Tutaj mamy je natomiast w wersji bardziej dopracowanej. Myślę, że jest zrozumiałe, że człowiek, gdy mówi na żywo, mówi stosunkowo powoli, tam jest sporo jakichś dygresji, wyjaśnień, czasami jakieś sformułowanie może jest mniej trafne, natomiast gdy mamy do czynienia z tekstem, który jest najpierw zapisem, później jest on autoryzowany, sprawdzany, korygowany, ten tekst jest wtedy bardziej przejrzysty, można to sobie szybciej przeczytać i myślę, że w ten sposób staje się również bardziej zrozumiały. A więc te trzy pierwsze teksty, tekst pana Lisickiego, czy święty Tomasz może być patronem dialogu międzyreligijnego, tekst księdza Piotra Dzierżaka o stworzeniu z niczego u świętego Tomasza z Akwinu i nie tylko. Ten tekst jest też trochę taki przeredagowany, to znaczy nie jest to dokładnie zapis wykładu, który miał miejsce na 12. Konferencji Edukacji Klasycznej. Jest to jednak tekst o tej samej tematyce, można powiedzieć, że bazujący na tych samych źródłach, ale troszeczkę inny niż sam wykład. No i mój tekst, który traktuje o świętym Tomaszu jako o filarze naszej cywilizacji, jako o ojcu współczesnych nauk przyrodniczych. Bazując na tym tekście, czy też na tym wykładzie, chciałbym tutaj bardzo krótko przedstawić to fundamentalne znaczenie świętego Tomasza z Akwinu. Otóż nie przez przypadek właśnie dzisiaj tak bardzo świętego Tomasza z Akwinu potrzebujemy, nie przez przypadek hierarchia kościelna tak bardzo go polecała przez wszystkie wieki i nie przez przypadek jest on dzisiaj zarówno przez wrogów Kościoła, jak i niestety przez część hierarchów Kościoła bardzo nielubiany. Nie jest to przypadek. A dlaczego tak jest? Dlatego, że święty Tomasz zupełnie nie pasuje do wszystkich współczesnych błędów. Z czym dzisiaj w Kościele musimy się borykać? Z poglądem, że religia jest tworem takim naturalnym, taką projekcją uczuć religijnych. Człowiek tak właśnie ma taką projekcję i tworzy sobie jedno wyznanie i drugie i wszystkie są jako tako dobre. To jest modernizm w swojej czystej postaci. Dzisiaj mamy w Kościele wiele jego takich rozwodnionych śladów. U świętego Tomasza z Akwinu mamy do czynienia z niezwykłą racjonalnością i tą racjonalnością święty Tomasz bada rzeczywistość i dochodzi do wiążących logicznie wniosków. I to są wnioski dotyczące naszej natury. Święty Tomasz skłania się, patrzy na ten otaczający nas świat, wyciąga wnioski dotyczące istnienia Boga, dotyczące moralności i mówi, że to jest obowiązujące. Do tego zmusza nas sam rozum. I tu oczywiście i wrogowie Kościoła podniosą alarm i niestety również część hierarchów Kościoła.
Dlaczego święty Tomasz jest dzisiaj tak bardzo ważny i dlaczego jest on ojcem w ogóle naszej cywilizacji? Staram się to dosyć obszernie wyjaśnić tutaj w tym materiale, jak również w materiale Ojciec Nauki i Zdrowego Rozsądku, który jest dostępny na naszym kanale, który również będzie podlinkowany. Tutaj tylko bardzo krótko. Ojciec Woroniecki dzieli wszystkie prądy filozoficzne na prądy obiektywistyczne i subiektywistyczne. Prądy obiektywistyczne są to takie, które uważają, że filozofia zajmuje się badaniem rzeczywistości, badaniem samych rzeczy, czym rzeczy są, jak się rzeczy mają. Prądy subiektywistyczne z kolei dążą, czy zadają pytanie, jak przebiegają moje procesy myślowe. Prąd obiektywistyczny to chociażby właśnie święty Tomasz z Akwinu i Arystoteles. Prądy subiektywistyczne to Kartezjusz, również po części Platon, Kant i tak dalej. I jak słusznie zauważa ojciec Woroniecki, prawdziwa nauka, ale również teologia i życie chrześcijańskie może się rozwijać tylko przy prądzie obiektywistycznym. Gdy na samym początku badania rzeczywistości, bo filozofia jest początkiem badania rzeczywistości, na samym początku człowiek musi zadać sobie podstawowe pytanie. Czym rzeczy są? Dlaczego są, a nie raczej ich nie ma? Jeśli na samym początku człowiek nie odpowie, nie zada pytania, czym rzeczy są, tylko zadaje pytanie, jak ja o rzeczach myślę i traktuje to jako najbardziej podstawowe pytanie, to jak słusznie zauważa ojciec Woroniecki, nie mamy podstaw, żeby tak naprawdę tworzyć naukę, tych podstaw racjonalnych, na których miałaby budować później nauka, w sensie na które miałaby budować nauki przyrodnicze. Człowiek może lubić zabawiać się swoimi myślami, może właśnie tak znajdować przyjemność w głębokich rozważaniach, ale to nie napędza ani nauk, dlatego że nie popycha człowieka do tego, żeby badał rzeczywistość, żeby zgłębiał rzeczywistość. Dzisiaj mamy bardzo dużo takich prądów filozoficznych, które twierdzą, że no nie wiemy, czy rzeczywistość poznajemy. I bardzo rzadko dostrzegamy to, że takie prądy filozoficzne ostatecznie rujnują wszelkie poznanie rzeczywistości, bo jeśli my nie wiemy, czy nasze poznanie jest adekwatne, czy nie, to dlaczego się według niego kierować? To w ogóle jak może nauka twierdzić, wysuwać jakieś ogólne twierdzenia? To jak można wysuwać jakiekolwiek ogólne twierdzenia moralne, skoro nie wiemy, jak się rzeczy mają? To jak można w ogóle coś powiedzieć o Panu Bogu, skoro nie wiemy nawet, jak się rzeczy nas otaczające mają? Prąd subiektywistyczny to śmierć rozumu. Dlatego też świętego Tomasza z Akwinu tak bardzo potrzebujemy, bo on jest tym wielkim obrońcą tego prądu obiektywistycznego, tego prądu filozofii, który bada rzeczywistość, który skłania się do rzeczywistości i tam odnajduje właśnie naszą naturę, ludzką naturę, odnajduje całe stworzenie, odnajduje Stwórcę, odnajduje jego prawa, które są nałożone na nas i z tego wyciąga wnioski. I to jest rzecz logiczna, racjonalna, piękna. To jest rzecz przekonywująca i dlatego tak bardzo ten świat o świętym Tomaszu nie chce słyszeć i tak bardzo kocha go oczerniać różnymi sposobami. Chociażby jeden z najczęstszych, a święty Tomasz dyskryminował kobiety. Jest o tym osobny materiał, który nagrałem, będzie również podlinkowany w opisie tego filmu. Tutaj powiem tylko krótko, że równie dobrze można by oskarżyć Kopernika o to, że był zacofany, bo w swoim dziele o obrotach sfer niebieskich jeszcze nie uwzględnił teorii względności na przykład. Czyli jest to absurd, gdy się rozważy, co święty Tomasz w jakim kontekście mówi, co tam się właśnie dokonuje, jaka to jest praca i takie wyrywanie zdań Arystotelesa swoją drogą z kontekstu, które święty Tomasz przytacza i cytuje, jest znowu po prostu oszczerstwem. Ponoć często używam tego słowa, natomiast myślę, że dlatego często go używam, że po prostu w debacie publicznej jest niestety ich całkiem sporo. A więc filozofia świętego Tomasza jest obiektywistyczna, w ten sposób stawia pewne fundamenty, kładzie fundamenty pod racjonalne poznanie rzeczywistości, zarówno pod rozwój teologii, etyki, moralności, prawdziwej czci Bożej, jak i pod rozwój nauk przyrodniczych. Dlaczego pod rozwój teologii i czci Bożej? Otóż gdy mamy do czynienia z prądem filozofii subiektywistycznej, gdyby Kościół przejął taki prąd subiektywistyczny, wtedy ta filozofia ma
zadaję pytanie podstawowe, co się dzieje w mojej głowie, jak przebiegają moje procesy myślowe. Ta filozofia zawsze, zauważa to ojciec Woroniecki, to jest bardzo, bardzo ważna myśl, ta filozofia zawsze będzie człowieka wciągała w sposób myślenia o Panu Bogu, że to ja jestem najważniejszy, a Bóg jest po to, żeby mi było dobrze. Ta filozofia zawsze będzie do tego dążyła. I tutaj docieramy do tego, co jest być może w tym naszym rozważaniu dzisiaj najważniejsze i co czyni świętego Tomasza faktycznie takim młotem na modernizm. Otóż właśnie dzisiaj w Kościele mamy z tym tak wielki problem, z tym myśleniem właśnie subiektywistycznym w tym tego słowa znaczeniu. To znaczy i teologia Kościoła, i liturgia Kościoła, i myśl kościelna w ogóle jest ukierunkowana na człowieka przede wszystkim. To człowiek jest najważniejszy, to wokół niego się wszystko kręci. Spójrzmy tylko na liturgię, gdzie Bóg niejako jest potraktowany właśnie jako pewien środek do celu, jako ktoś, kto ma o nas zadbać, jako rzecz niejako drugorzędna. Tutaj w tym artykule staram się to dosyć dokładnie wykazać, też porównując teksty mszalne z mszału tradycyjnego i z nowego mszału. Jest to przerażające, jak bardzo wiele jest właśnie takiego antropocentryzmu w Kościele. Gdy dzisiaj czytamy dokumenty kościelne, to jaki tam jest fokus? Skupia się hierarchia Kościoła, magisterium Kościoła na człowieku, na jego problemach, na jego doświadczeniach i Bóg jest przedstawiony jako ewentualne możliwe rozwiązanie. To bardzo wyraźnie widać w encyklice Fratelli Tutti papieża Franciszka, gdzie najważniejsze są właśnie ludzkie, takie tutaj doczesne problemy, społeczne problemy, ekologiczne problemy. I my powinniśmy starać się je rozwiązać. Dla nas motywacją do ich rozwiązania jest Jezus Chrystus, ale są też możliwe inne rozwiązania. To człowiek jest w centrum, Bóg jest tylko propozycją rozwiązania jego problemów. W liturgii dzisiaj to człowiek jest w centrum, a Bóg jest tylko właśnie pewną pomocą, tak, okazją do spotkania, do doświadczenia tej wspólnoty. To może brzmieć drastycznie, co mówię. Jeśli dla kogoś brzmi to drastycznie, odsyłam do mojego materiału Nowa Msza a Modernizm i myślę, mam nadzieję, że ten materiał będzie w stanie to dosyć dokładnie wyjaśnić. Drugą fundamentalną cechą filozofii świętego Tomasza z Akwinu, którą podaje ojciec Woroniecki, o której też mówię tutaj w moim artykule, jest uniwersalizm. Ojciec Woroniecki dzieli filozofię na uniwersalistyczne i partykularystyczne, czy partykularne po prostu, to znaczy filozofia uniwersalistyczna, czy po prostu uniwersalna, można by powiedzieć, to taka, która uważa, że cała ludzkość jest niejako podmiotem filozofii. Co to znaczy? Znaczy, że cała ludzkość rozwija proces myślowy. Co to konkretnie znaczy? To znaczy, że konkretny człowiek, jednostka powinien poznać, zbadać to, co już wcześniej zostało powiedziane i starać się dołożyć cegiełkę do tego gmachu wiedzy. Poznać to, co było i rozwinąć dalej. Jako cała ludzkość, właśnie uniwersalnie, która pracuje na tym gmachu poznania. Filozofie partykularne z kolei będą miały tendencję do tego, żeby lekceważyć tych, którzy byli wcześniej, żeby porzucić to, co było wcześniej. To widać u Kartezjusza w sposób taki bardzo wyraźny. Bacon zrobi to jeszcze drastyczniej, mówiąc, że wszyscy ci filozofowie przed nami to są jak dzieci. My teraz musimy stworzyć nową, wspaniałą, wielką filozofię. Być może widzimy, jak bardzo to jest wyraźne w naszych czasach, ta pogarda dla tych myślicieli z przeszłości, niestety również w Kościele i to jest bardzo mocno połączone z takim ogólnym odrzuceniem tradycji. Zobaczmy, jak dzisiaj bardzo w Kościele, jaka panuje niechęć wśród hierarchii Kościoła wobec tego, co było wcześniej. Jak chętnie się przeprasza za to, co było wcześniej, bo to było takie złe i Kościół to wcześniej robił tak źle. Jak często dzisiaj ludzie Kościoła, hierarchia Kościoła, duchowieństwo ma tendencję do tego, żeby mówić, a to wcześniej to było tak, to niedobrze, to wcześniej to oni nie potrafili, oni nie rozumieli. Przed Soborem Watykańskim II to straszne było, ci ludzie w ogóle nic nie rozumieli i to chcecie wracać do tego, do tych w ogóle palenie czarownic, przemoc i w ogóle w tym nie było miłości Pana Boga i tak dalej. Czy my rozumiemy, co ludzie w ten sposób mówią? To jest
drastyczne odcięcie się od tego było. To jest szczyt takiej właśnie partykularnego sposobu myślenia. To my teraz wiemy, jak jest, to my wiemy, a przez 2000 lat to Kościół praktycznie nie wiedział, jak należy postępować. Każdy z tych argumentów, czy palenie czarownic, czy cokolwiek innego, nad każdym należy się pochylić, spojrzeć, co tam faktycznie jest na rzeczy. Tutaj odsyłam do moich materiałów na wiele z tych tematów. Mówiłem w mojej playliście Obrona wiary, także zachęcam do zapoznania się z nimi, jeśli ktoś tutaj konkretne pytania chce zadać lub szuka po prostu odpowiedzi na konkretne pytania. Natomiast tak po prostu to potępianie przeszłości, drastyczne odcięcie się, jeśli chodzi o liturgię, porzucenie liturgii, którą apostołowie wynieśli z wieczernika, która powoli się rozwijała, później w poszczególnych rytach, drastyczne jej obcięcie. Tak po prostu my sobie zrobimy lepszą. To jest szczyt tej partykularności. I ta partykularność, oczywiście, że ona sprzyja w sposób ekstremalny takiemu subiektywizmowi. Tak, to ja jestem najważniejszy, człowiek jest najważniejszy, jednostka jest najważniejsza, to ja odkrywam prawdę na nowo. I to jest dokładnie, to tak dokładnie pasuje do modernizmu i dlatego święty Tomasz z Akwinu tak bardzo nie pasuje do modernizmu. I dlatego tak bardzo go dzisiaj potrzebujemy, bo potrzebujemy odbudować cywilizację łacińską, a więc musimy wrócić do jej fundamentów. Dlatego potrzebujemy myśli świętego Tomasza z Akwinu, potrzebujemy jego zdrowego rozsądku, jego filozofii po to, aby formować nas i formować kolejne pokolenia właśnie w tym duchu cywilizacji łacińskiej, w duchu tych fundamentów, na których ona stoi. Dlatego zachęcam do poznawania świętego Tomasza z Akwinu, dlatego zachęcam do zapoznania się z tym numerem naszego czasopisma oraz do zapoznawania się z dziełami ojca Woronieckiego, który jest tym wielkim nauczycielem, którym jest takim właśnie świętym Tomaszem po naszemu, który tak pięknie, tak prosto, a jednak dobitnie przedstawia naukę świętego Tomasza z Akwinu. Więc zachęcam jeszcze raz do zapoznania się z tym numerem. Będzie link do naszej księgarni Tedeum, gdzie można tenże numer zakupić. Zachęcam, można zamówić prenumeratę. Naprawdę warto poznawać myśl świętego Tomasza z Akwinu. To jest taka jedna, prosta metoda. Mam nadzieję, że będzie to dla wielu z Państwa taki początek tej drogi zapoznawania się ze świętym Tomaszem z Akwinu i przesiąkania tym duchem, tą myślą, która uformowała naszą cywilizację, która jest w stanie wyciągnąć nas również z tego modernistycznego kryzysu, który nie jest niczym innym jak nową realizacją tych filozoficznych zagrożeń, które święty Tomasz z Akwinu już dostrzegał i którym się przeciwstawiał, tworząc właśnie taką obiektywistyczną i uniwersalistyczną filozofię, która stworzyła to, co najpiękniejszego w naszej cywilizacji. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.